pozostaje niedosyt, bo straciliśmy tą bramkę wyrównującą na kilka chwil przed końcem meczu. Ale chciałbym powiedzieć, że zastanawiam się, jaki jest cel w ogóle gry futsal. Bo przecież to nie tylko drużyny, które występują na boisku, tworzą to widowisko, ale również panowie z gwizdkiem. I trudno jest potem tłumaczyć chłopakom w szatni, że nie przejmujcie się, bo przecież bramkę co prawda rywal strzelił ręką, no ale nic się nie stało, musimy grać dalej. No już nie chcę mi się nawet rozmawiać. To już pytanie do sędziów. Aczkolwiek było tam wielkie zamieszanie i wydaje mi się, że prawidłowo. Ale to trzeba sędziów się spytać, co tam tak naprawdę było. Uznali, cieszymy się. Ja tu w żaden sposób nie staram się usprawiedliwiać, szukać tanich usprawiedliwień, bo mecz mogliśmy wygrać i należało po prostu utrzymać ten wynik 3-2 w końcówce i bylibyśmy zwycięzcy. Także pozostał duży niesmak po dzisiejszym meczu. Na pewno był to mecz derbowy. Wiadomo, że Remedium i Clearex, znamy się tam. Grałem tam chłopacy z Pyskowic. Aczkolwiek chcieliśmy po dwóch porażkach rzędu przełamać się. Wiedzieliśmy, co mieliśmy grać. Trener nam cały tydzień trenowaliśmy pod Clearex. 2 tygodnie, bo była pauza na kadrę. No i się skończyło, jak się skończyło. 3-3. Bramka w ostatnich minutach na remis. Zawsze lepszy jeden punkt niż zero.